Cześć! Tu Magda i vlog Żyj pełnią życia. Oto kolejny tydzień zwycięstwa w Chrystusie. Witajcie! Dzisiaj chciałabym powiedzieć o tym, po co nam jest wspólnota. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boży, a Pan Bóg jest jednym Bogiem w trzech osobach. O stworzeniu człowieka jest powiedziane: stwórzmy człowieka na podobieństwo nam, w sensie Ojca, Syna i Ducha Świętego. Już ten początek stworzenia na obraz Boży i istota Boża, że jest w trzech osobach, wskazuje na coś, co jest bardzo ważne, że potrzebujemy relacji, że Bóg nas stworzył do relacji. I tak jak każdy z nas dojrzewa w jakiejś rodzinie, która według Bożego normalnego planu powinna być miejscem wzrostu, wzmacniania się, miłości, przynajmniej tak być powinno, wiem, że nie zawsze tak jest. Tak, my potrzebujemy rodziny duchowej, takiej wspólnoty duchowej, miejsca wzmacniania się, wzrostu, zachęcania się wzajemnego. I jest to potwierdzone w Piśmie Świętym. Jest napisane: jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność, podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Rzymian 12, 4-5. Jesteśmy organizmem. My jako wierzący potrzebujemy siebie nawzajem, tak jak mój organizm ma dwie ręce, dwie nogi, oczy, i potrzebuje wszystkich elementów, także tych organów wewnętrznych. I święty Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian 12 następujące słowa: jeśli by noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśli by ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg tak jak chciał stworzył różne członki, umieszczając każdy z nich w ciele. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogom, nie potrzebuje was. Tak jak organizm potrzebuje absolutnie każdego organu, także tych najmniejszych, na przykład rzęs, tak samo Kościół, wspólnota potrzebuje każdego z jego członków i nie możesz powiedzieć ani ty, ani ja, że nie jesteśmy potrzebni. Po prostu jesteśmy potrzebni. Co więcej, to, co my przeżywamy, to, co my odczuwamy, jest odczuwane przez całą wspólnotę. Dalej święty Paweł mówi tak, tak, więc gdy cierpi jeden człowiek, współcierpią wszystkie inne członki. Podobnie, gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współweselą się wszystkie członki. 1 Koryntian 12:26. Taka jest Boża mądrość, że nie jesteśmy sami. Tak jak też możemy sobie wyobrazić inny obraz, drzewo, że drzewo, które jest samo jedno na polu, kiedy przyjdzie jakaś wielka wichura, łatwo może zostać złamane. Kiedy jednak drzewo jest pośród innych drzew w lesie, jest bardziej chronione, mniej dochodzą trudniejsze warunki atmosferyczne. Potrzebujemy siebie nawzajem. I Pismo Święte mówi w wielu miejscach, jak bardzo potrzebujemy właśnie siebie nawzajem. W liście do Hebrajczyków jest napisane 10:24 tak: troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Wspólnota to jest po prostu dzielenie Bożego życia ku Bożej chwale. A przynoszenie Bogu chwały nie polega tylko na tym, żeby się kręcić w miłym swym gronie, takim, tak nam dobrze jest wewnątrz wspólnoty, ale też, żeby wychodzić ku zgubionemu światu i głosić Pana Jezusa. Od dłuższego czasu porusza mnie bardzo fragment, który jest napisany, historia, która jest opisana w Jana 17, a właściwie modlitwa Pana Jezusa, który tuż przed tym, jak poszedł na krzyż, modlił się za swoich uczniów. Co więcej, jest napisane, że modlił się też za tych, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć. Czyli za nas, za ciebie i za mnie. Już wtedy Jezus się modlił, 2000 lat temu. I o co się modlił? Ewangelia Jana 17, 21. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał i także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno,
tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak mnie umiłowałeś. Pan Jezus mówi tutaj, że po tym, jak będą wyglądać nasze relacje między wierzącymi, ludzie będą chcieli albo nie będą chcieli poznać Bożej miłości. Doświadczyliśmy tego jako rodzina na własnej skórze. Konkretnie moi rodzice pojechali kiedyś do Ziemi Świętej na urlop i tam w jednym z hoteli, jak to zwykle bywa, zagadali kogoś z pracowników. Zawsze to robili ze względu na miłość Bożą, po prostu, żeby okazać miłość, okazać zainteresowanie, okazać troskę innym. I ten człowiek, którego zagadali, cukiernik z tego hotelu, kiedy dowiedział się, że oni są wierzący, że są chrześcijanami, powiedział im tak: wiecie co, ja nie chcę mieć z chrześcijaństwem nic wspólnego. Tak wielu ludzi przyjeżdża tutaj do Ziemi Świętej i każdy mówi, że ich kościół, ich wyznanie to jest to najważniejsze, to jest to jedyne prawdziwe. Jeśli nawet chrześcijanie nie mogą się między sobą dogadać, to ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Ta historia bardzo nas otrzeźwiła i dała nam dużo takich przemyśleń, jak ważnym świadectwem jest to, jak my, wierzący, zwracamy się do siebie nawzajem, jak okazujemy sobie miłość nie tylko my w ramach jednego wyznania, ale w ramach wielu wyznań, w ramach po prostu chrześcijańskiego kościoła. Gdzie indziej święty Paweł mówi tak: nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem. Hebrajczyków 10:25. My po prostu potrzebujemy takich spotkań. Niedawno słuchając w internecie jednego wykładu amerykańskiego, usłyszałam bardzo fajny obraz. Osoba, która to mówiła, powiedziała tak: kiedy organizm ludzki jest zraniony w takim, powiedzmy, małym stopniu, to znaczy zatniemy się albo przewrócimy się, rozwalimy sobie kolano, wystarczy oczyścić ranę i generalnie ona sama się zasklepi. Oczywiście są poważniejsze jakieś wypadki, złamania, gdzie już wtedy trzeba takiej ingerencji z zewnątrz, kiedy trzeba pojechać do szpitala, kiedy czasem musi być operacja, czasem trzeba założyć gips i tak dalej, ale generalnie sam organizm w sobie ma możliwość samouzdrowienia się. I ona powiedziała: tak samo my, jako organizm, jako wspólnota, której głową jest Chrystus, ale jako te elementy ciała Chrystusa, kiedy jesteśmy razem i działamy jako organizm, mamy możliwość samouzdrowienia. To znaczy, że jeden drugiemu pomoże i pocieszy, da dobrą radę, pomoże wyjść z dołka. I oczywiście są momenty, kiedy potrzebujemy głębszego uzdrowienia, kiedy potrzebujemy głębszej pomocy, kiedy potrzebujemy terapeuty, kiedy potrzebujemy psychologa. Ale generalnie po to nam wspólnota, żebyśmy żyli razem, żebyśmy dzielili życie, żebyśmy wzmacniali się, żebyśmy się zachęcali, ale żebyśmy też byli dla siebie po to, żeby siebie wspierać i uzdrawiać to, co jest w nas i co potrzebuje uzdrowienia. I to jest naprawdę piękny obraz, bardzo do mnie przemówił. I na koniec chciałabym dodać jeszcze jedną rzecz. Taką podstawową jednostką wspólnoty jest rodzina. Pan Bóg tak to zaplanował, że to jest taka mikrowspólnota i tam się powinno zacząć życie, tam się powinno zacząć właśnie przekazywanie wiary, tam się powinno zacząć wzmacnianie się w wierze, zachęcanie się, upominanie także po to, żeby wzrastać w wierze. I do tego, żeby to świadomie prowadzić, małżonkowie potrzebują najpierw wzmacniać swoją relację z Bogiem po to, żeby potem móc przekazać to dzieciom. O wspólnocie można by było mówić jeszcze o wiele dłużej, ale dzisiaj chciałam Was właśnie z tym zostawić. To takich parę myśli na dzisiaj. Mam nadzieję, że będą dla Was inspiracją. Jeśli nie macie wspólnoty, zachęcam Was do tego, żebyście znaleźli żywą wspólnotę, w której nie tylko będziecie mogli się gdzieś z tyłu schować na krzesełku czy w ławce, ale naprawdę być częścią, zaangażować się, służyć, ale też po prostu doświadczać błogosławieństwa z bycia częścią wspólnoty, kiedy nam będzie usłużone.
Ciekawa jestem, czy jesteście częścią wspólnoty, czy tęsknicie za tym i czym dla Was jest bycie we wspólnocie. Komentujcie, a oprócz tego lajkujcie, subskrybujcie, wspierajcie na Patronite. Do zobaczenia za tydzień. I know he's coming again. I know he's coming again. Yes, I know he's coming again.